ja, Krzysztof Ż i Jacuś S i tajemniczy pan Sternik. Właśnie rozpoczęliśmy, znajdujemy się ogólnie, znaczy właściwie teraz znajdujemy się w Peru. Jesteśmy na granicy Peru, Brazylii i Kolumbii. Baza wypadowa jest w Kolumbii. Właśnie rozpoczęliśmy 9-dniowy wypad w dżunglę. Pływamy sobie teraz łódką po Amazonii. Wszędzie czają się dzikie bestie, śliniąc się, łypiąc na nas z pożądaniem. No, na razie nie jesteśmy... Wszyscy nas podziwiają. Tak, właśnie. Jesteśmy... Nasz super przewodnik, który teraz, mam nadzieję, robi tu do żarcia, powiedział, że jesteśmy pieszymi, którzy idą na 9 dni do dżungli. Zawsze idą ludzie na 3, maksymalnie 5. No, ale oczywiście rzepa jest ten, znowu musieli wymyślić coś głupiego. Tak. Pani w hotelu, jak się dowiedziała, że wrócimy do 9 dni, to się złapała za głowę. Dobra, nic, bo muszę oszczędzać baterię, gdyż podejrzewam, że przez te 9 dni za bardzo nie będzie prądu, nie? Małe view. Jest Panoramic Jacek. View. Tak. 360 stopni. Dobra, no, no nic, to mam nadzieję, że... Tak, mam nadzieję, że się zobaczymy jeszcze. Na razie. Płyniemy powoli do domu. Ja coś steruję. Co? Nie wiem, gdzie dopłyniemy. Co? Nie wiem, gdzie dopłyniemy ze sternikiem. To jest trójka ze sternikiem. Nie no, ja też coś wiosłuję, nie? Mam wiosło w ogóle. Ja to ostro, zobaczcie. Nie, jest koło 17 czasu lokalnego. Widoczność się robi naprawdę fajnie. Mam nadzieję, że zachód słońca będzie ciekawy. Dzisiaj będziemy spali w hamakach pierwszy dzień. Ale jazda, nie? No. Zobaczymy. No tak dzisiaj było lajtowo, tak w sumie nie wiem, cieszymy się czy nie? No w sumie niezły dzień, ale mogło być lepiej chyba, nie? Nie. Żadnego aligatora, żeśmy nie widzieli, anakondy, żeśmy nie złapali. Ja coś tam był w ubikacji, coś złapał. nie na totalnej ekstremy jeszcze. No, na razie nie ma ekstremki. Ale zobaczymy jak będzie. I tak jest fajnie, mogliśmy zobaczyć znowu inny świat. Jak ludzie żyją na czymś takim. Dobra, bez odbioru. Właśnie włazimy do wody łapać anakondy. Jacek już jest cały szczęśliwy. A pokaż Jacek, bo wygląda jak dupek. No, ja nawet bez makijażu wyglądam wspaniale, z makijażem jeszcze lepiej. Ale chamskie pomalowanie, no nie. Przejrzystość wody. Taka sobie. Leziemy po jajka w wodzie w takim bagnie i nasz przewodnik nas poinformował, że tu aż się roi od anakond. Też roi się od anakond. No. Miejmy nadzieję, że właśnie zobaczymy taką największą, nie? Tak, właśnie teraz idziemy, spróbujemy jedną upolować. Zobaczymy, czy się uda. Nie wiem, czy chcę, żeby się udało. Jacuś jest tuż za mną. Dzielnie. O, przyszliśmy, tu jest jakieś magiczne drzewo w ogóle. Tam gdzieś ten po szyję w wodzie to nasz przewodnik, taki malusi. Są wszyscy tu są malusi. Ale mnie dziwnie łaskocze po nogach. No, dowiedziałem się, że anakondy są ponoć dość agresywnymi zwierzętami.
nasz przewodnik właśnie poinformował nas, że spoko, nie ma tu pirani, ale są węgorze elektryczne. Ale my mamy gumowe buty, to nam nic nie grozi. Właśnie, jesteśmy odizolowani. Mamy gumowce, powiedział, że jak się zacznie czepać, to mamy go ratować. O, właśnie jest drzewo. Uważaj. No nic, zobaczymy. Aha, i jeszcze trujące żaby mamy tutaj gdzieś znaleźć. Zobaczymy, co tu będzie. Serca dżungli. Krzysztof Jacko, wspaniały.